Jakub Matuła, wyjątek, można tak powiedzieć. Jedyny zawodnik, który urodził się w Poznaniu. W sobotę jedziecie do Poznania. Jedziesz tam z zamiarem wygranej? No tak, jedziemy z zamiarem wygrania meczu. Na pewno mecz będzie bardzo ciężki. Ekipa Warty, bardzo doświadczony zespół, wzmocniony przed tą rundą. No myślę, że trzeba nastawić się na bardzo, bardzo ciężki mecz. Zagra się na stadionie Lecha Poznań, na arenie, gdzie będą mecze Euro 2012, to chyba mobilizujące? No tak, ale myślę, że gdzie byśmy nie grali, to musimy wkładać maksimum swoich sił i umiejętności i przywieźć korzystny wynik z Poznania. Pamiętam Ciebie jako bramkarza Warty Poznań, kiedy grałeś przeciwko Piastowi Gliwice, wtedy pierwszy raz miałem Cię okazję zobaczyć. Puściłeś wtedy gola, Piast wygrał 1-0. No tak, bodajże było chyba w doliczonym czasie gry. Bodajże Piotrek Peta strzelił, ale no wcześniej Piast już miał bodajże mnóstwo sytuacji, że mógł ten mecz wygrać, no ale było to bardzo dawno. Myślę, że nie ma co tam wspominać za bardzo, teraz jest nowy etap w życiu i trzeba wszystko zrobić, żeby przywieźć korzystny wynik z Poznania. Niemniej jednak jakiś sentyment do Warty Poznań pozostał u Ciebie? No na pewno. Mile wspominam ten czas tam spędzony, ale mówię, zaraz jestem w Piaście i robię wszystko, żeby Piast był jak najwyżej w tabeli. Warta Poznań przeszła cudowną w zasadzie metamorfozę, tak można powiedzieć. Jesienią zespół do bicia, wiosną jeden z najlepszych drużyn w pierwszej lidze. Jak to mu się stało? No na pewno coś tam się drgnęło, bo nie było za wesoło. Za moich czasów też było tak sobie, ale no myślę że nowe porządki w tej Warcie sprawiły, że po prostu no, ekipa z Zielonych, jak to się mówi popularnie w Poznaniu, odrodziła się, no i pod wodzą trenera Baniaka dobrze gra teraz. Silną stroną jest trener Bogusław Baniak, czy też zawodnicy, którzy tworzą tą drużynę? Ja myślę, że i trener Baniak, i zawodnicy, jest tam kolektyw. Faktycznie niektórzy zawodnicy grają ze sobą tam od czwartej czy trzeciej ligi i to powoduje, że właśnie mają taki kolektyw od jakiegoś czasu. Troszkę było się podśmiewano nawet, że prezesem Warty została kobieta, ładna kobieta, to tymczasem wynik sportowy dobry. Oczywiście no, my nie patrzymy na to, czy tam jest kobieta, czy tam jest pan prezes. Mówię, no, my musimy się skupić na swojej tu pracy. Wiadomo, że marketingowo ta Warta odżyła, ale mówię, no, my się skupiamy na najbliższym meczu i myślimy, jak zrobić wszystko, żeby z tego Poznania przywieźć dobre punkty. I rozpocząć nową serię. Zgadza się, i rozpocząć serię zwycięstw. Mariusz Zganiacz, po świątecznej przerwie przybyło kilogramów? Nie, starałem się pilnować przez te dwa dni. Już teraz wczoraj, dzisiaj mieliśmy po dwa treningi, więc na pewno dobrze się czuję. Postaram się moją dyspozycję podtrzymywać, jak najlepiej potrafię. Na pewno wszyscy, myślę, że przemyśleliśmy te mecze, które już były za nami. Staramy się już o nich zapomnieć i teraz można powiedzieć, że rozpoczynamy nowy rozdział i po okresie świątecznym chcemy odmienić swój styl gry i zacząć wygrywać przede wszystkim. Poprzeczka jednak wysoko ląduje. Warta Poznań to jeden z najlepszych zespołów w rundzie wiosennej w pierwszej lidze. No na pewno dobrze grałem w tej rundzie, ale na pewno jedziemy tam powalczyć o 3 punkty i nikt nie wyobraża sobie innej sytuacji niż zwycięstwo. Mocną stroną Warty jest Bogusław Baniak, bardzo doświadczony szkoleniowiec, czy też drużyna, kolektyw? Nie, myślę, że tam jest dużo doświadczonych zawodników, którzy grali wcześniej w Ekstraklasie i na pewno trener Baniak pokładał tą drużynę dobrze i na razie dobrze funkcjonują, ale mam nadzieję, że przerwiemy tą dobrą ich pasę.